Laila, co myślisz o tym facecie? No, szczerze mówiąc, Diana, to on jest... Czy on ma brodawkę na wardze? O nie, Diana! O, patrzcie, patrzcie! Nat, ten jest idealny dla ciebie. Rudy, piegowaty. Diana, co ty mówisz poważnie? Ja jestem brunetką i wolę brunetów. Fajnie, dla ciebie byłby super. Nie, Jana, zostaw go dla siebie. Laila, zobacz jaki blondyn. O, ja nie lubię blondynów, Diana. No dobra. O, Nat, patrz, patrz, oto twój ideał. Jest uroczy. Łooo, jest naprawdę fajny. Tak, przystojny. No, mi też się podoba. Diana, ty masz smajlika. Dokładnie tak. Wybieramy facetów dla Laili i Nat. No dobra. Tak, dziewczyny, z życiem, bo jestem zmęczona byciem singielką. Dziewczyny, ten facet jest taki przystojny. Mam rację? Muszę wysłać mu wiadomość. Oj, Diana, to byłby koniec związku ze smajlikiem. Tak, Diana, ty masz smajlika, dlatego do niego napiszę ja. Daj mi jego numer. Dobra, dziewczyny, napiszemy później, a teraz chodźmy się napić herbaty. Tak, dobry pomysł. Tak, chodźmy. Jestem za. Dobra, dziewczyny, ja już zdecydowałam, co chcę na śniadanie. Szklaneczkę mleka. A ja sobie wezmę jogurt. A ja wciąż chcę herbatkę. Słuchaj, Laila, mam pytanie. A po co ci ten facet? A czy widziałaś naszego nowego nauczyciela od WF-u? Jest świetny. No nie? Jana, dla mnie związek między uczniem i nauczycielem jest nie w porządku. Wyciąg mi kiełbaski, ugotuję sobie. Laila, trzymaj. Przecież on ma tylko 19 lat. Jana, nie słyszałaś? Nie. I tak nie jest w moim typie. Jest brzydki. Dziewczyny, gdybym była wami, to wcale bym się tym nie martwiła. Niedługo letni obóz, a tam będzie wielu chłopaków. Oj, Diana, oczywiście, ale jeżeli obóz i letnie wakacje się skończą, to co wtedy z chłopakami? Żegnajcie? Nat i ja chcemy mieć chłopaków na stałe, a nie tylko na letnie wakacje. Diana, a to kto? Dziewczyny, pewnie coś zamówiłam online, zaraz wrócę. Dziewczyny, a może to nasze kostiumy przyszły? Dziewczyny, wyobraźcie sobie, jak chłopaki w szkole zareagują, jak zobaczą nas w nowych kostiumach. Laila, wyobraź sobie reakcję dziewczyn w szkole. No, wszystkie będą zazdrosne. Dziewczyny, nasze nowe kostiumy przyszły. Ale słuchajcie, nie uwierzycie, jaki facet dostarczał paczkę. Jaki facet? Dziewczyny, ten facet był super słodki. Może miał 17 lat. Próbowałam z nim porozmawiać, ale był taki nieśmiały. A niech to, mogłam odebrać tą paczkę od tego kuriera. I wtedy miałabym w końcu faceta. Dobra, dziewczyny, nie gadajmy tyle. Przymierzmy stroje i chodźmy do szkoły. No co, dziewczyny, otwieramy pudełko i sprawdzamy nasze kostiumy? Tak! Czekajcie, dziewczyny! Tak! Wow, są takie piękne! Ja tak bardzo chcę je założyć. Są cudne. Dobra, dziewczyny, ubieramy się. Laila i Nat są jasnozielone. Moje i Jany różowe. Gdzie jest mój strój, Diana? Tutaj, Jana, trzymaj. Przebierajmy się. Wow! Dziewczyny, naprawdę wam pasują te stroje. Wy też dobrze wyglądacie. No to co, idziemy do szkoły? No jasne. No co, dziewczyny, zrobimy naszą szkołę jeszcze piękniejszą? Tak, Diana. Chodźmy, Diana. Mój kokoszek. Czy ty mogłabyś już przestać? Marusia i Artem, pogódźcie się, jesteście taką fajną parą. Chodź, nie brzęcz już, nie zniosę jej. I ja też go nie chcę, denerwuje mnie. To nie ty nie chcesz mnie, tylko ja nie chcę ciebie. Mam już na oku kolejną fajną dziewczynę i mi się podoba. Widziałeś, Art i Marusia zerwali, może zacznę się z nią spotykać. Dimo, Marusia nie jest dla ciebie dobrą partią, poszukajmy fajniejszej. Tak, o co ci chodzi, ona nie jest odpowiednia? Jest mądra i ładna. Dimo jest za wysoka, będziesz z nią źle wyglądał. Kev, no nie wiem, będziemy dobrze koło siebie wyglądać. Ona jest spora, ja nie mały. Dima, nie, będziesz na jej tle wyglądał jak mróweczka. Chcesz tego? Patryk, nie możemy stracić naszych dziewczyn, nie chcę być jak Marusia i Artem. Tak, nigdy nie stracę Gigi, nigdy, nigdy. Wiesz co, Artem, wymieniłeś Marusię na jakąś laskę. Ale nie zawsze liczy się to, co na zewnątrz, ale to, co wewnątrz. Oj, Julia, zgadzam się z tobą, ale nie do końca. Wszyscy tutaj jesteśmy piękni, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Cześć wszystkim! To właśnie z powodu takich lasek faceci opuszczają swoje dziewczyny. Wow, Kev, czyli liderki wyglądają dzisiaj niepowtarzalnie. Tak, Laila, niesamowicie. I Diana, i Nat. Ej, a wy niczego nie zauważyliście? Jana, ciszej, przestań. Nat, piękne dziewczyny nie muszą być skromne.
Ej, wy, widzieliście koszykarzy? Chcemy, żeby nas jak najszybciej zobaczyli. Jana, uspokój się, na pewno się spodobasz brodawskiemu. Julia, Marusia. Tak, mają nowe ubrania, w życiu bym tego nie założyła. Ej, kokoszku! Patryk, halo! Gigi patrzy na drzwi, tam jest mucha. Artem, zamknij swoją szczękę. Marusia, jestem teraz wolny. Dobra, dziewczyny, chyba nadszedł czas, żebyśmy sobie stąd poszły. Oni są najwyraźniej zazdrośni o nasze stroje. Tak, dziewczyny, chodźmy na trening. Musimy znaleźć koszykarzy, żeby nas zobaczyli. Jestem zmęczona twoim browastym. I co, Dima, rozumiesz już, że nie musisz mieć Marusi? Z nimi trzeba się umówić, ja jestem za Lailą. A ja za Nat. Będzie do mnie pasować koszulką. No co, chłopaki, gorąco wam? Tak, bardzo gorąco. No co wy, chłopaki, macie obsesję na punkcie cheerleaderek? Dobra, dziewczyny, mam plan. Zbieramy podpisy przeciwko cheerleaderkom. Nie mogą chodzić do szkoły w takich ubraniach. Tak, Marusia, w pełni cię popieram. Będziemy zbierać podpisy przeciwko takim kostiumom. Futboliści, czy już się podpisaliście? Gigi, a czy mógłbym się podpisać na twoim czole? Co, dziewczyny, jesteście zazdrosne, czy co? Kto jest zazdrosny? Jutro też możemy przyjść w takich kostiumach. Tak, ale nie będziemy ich nosić, bo to jest szkoła. Tak, chłopaki, mam taką mini spódniczkę w domu, ale nie noszę jej do szkoły. Gigi, nie zakładaj takiej nigdzie. Dobra, Patryk, tak tylko powiedziałam. A czy możemy nie składać podpisów? Jesteśmy facetami, nie znamy się na strojach. Tak, faceci nie złożą żadnych podpisów. A mnie nie obchodzi, jakie noszą stroje. W ogóle na nie nie patrzę. Patryk, jestem taką szczęściarą. A mnie obchodzą cheerleaderki. Tak, Artem, lepiej się nie śliń. Najpierw złóż swój podpis. Julia, długopis i kartka. Dziewczyny, wyraźnie dominujemy w całej szkole naszym dobrym wyglądem. Ale widziałyście, jakie dziewczyny stały się zazdrosne? Były bardzo zazdrosne. Lejla, futboliści na nas patrzyli. Nat, nie tylko na ciebie patrzyli. Na mnie i Dianę też. Czy widziałyście, jak otwierali usta? Dziewczyny, bycie popularnym sprawia, że inni robią się zazdrośni, ponieważ chcą być jednymi z nas. A Julia, Gigi i Marusia? Widziałyście je? Były po prostu w szoku. Mam nadzieję, że od jutra nie będą nosić takich samych kostiumów jak my. Jana, nie będą, ponieważ będą ich potrzebować w swoim rozmiarze, a te są tylko w XS. Smalik, skąd masz taki fajny zegarek? Aj, browiasty, to jest taki drogi prezent od mojej byłej. Skąd twoja była miała tyle pieniędzy? Oszczędzała przez rok, żeby mi taki kupić. No co, dziewczyny, wchodzimy? Nie, czekaj, czekaj. Chodźmy. Cześć, koszykarze. O, cześć, dziewczyny. My już kończymy trening. Zaraz wam zrobimy miejsce na sali. Co, oni ślepi? Czy oni niczego nie zauważyli? Smajlik, a ty niczego nie zauważyłeś? Browasty, a ty? Nat, ci koszykarze są naprawdę daltonistami. Są ślepi, niczego nie zauważyli. Co, Diana, zrobiłaś nowe rzęsy? Diana, obcięłaś końcówki włosów? Smajlik, czy ty mówisz poważnie? Browasty, czy jesteś poważny, czy potrzebujesz dostać piłką w twarz? Jana, co ty mówisz? Diana, oni są po prostu ślepi. O, Jana, zauważyłem. No, browasty, co zauważyłeś? Smajlik, a ty? Jana, nie masz usztywniacza. Tak, dziewczyny, zauważyliśmy, że macie fajniejsze stroje. Wyglądacie cudownie. Dziękuję, browasty. To push-up? Ej, Smajlik, nie mów tak. Koszykarze, a my też mamy nowe stroje. Nat, uspokój się, to nie są nasze chłopaki. I co, mogą nam prawić komplementy. Dziewczyny, wszystkie jesteście piękne. Browasty! Jana, ale ty najpiękniejsza. Tak, mów mi więcej. Tak, Smajlik, po treningu spotykam się z tobą w kawiarni. Czy mógłbyś mi zamówić gorącą czekoladę z piankami i słodką bułeczkę? Jana, a może bez bułeczki? Smajlik, dlaczego bez bułeczki? Chcę bułeczkę. No dobra. Dziękuję. Dziewczyny, czas na trening. Idź, browasty, i wiesz, wszystkie dziewczyny nam zazdroszczą. No w ogóle się nie dziwię. No, w końcu te słodkie pogaduszki się zakończyły. Teraz można trenować. Browiasty! No co, dziewczyny, jesteście gotowe? Tak! My! Najfajniejsze! My! Najlepsze! My! Najpiękniejsze! Rany, ale są nadpobudliwe. Myślały, że nie zauważyliśmy. Widziałeś, jakie były złe? No nie można im pokazać, że są za fajne, bo jeszcze odejdą. Od nas? Nie ma szans. Może i są ogniste, ale my jesteśmy wulkanem. Wulkanami! I co, chłopaki, nie podpiszecie tego? Chłopaki, mamy już 3 podpisy, nasze. No i co? A to, chłopaki, wy możecie nas stracić właśnie teraz, w tej minucie.
Szybko, podpisujcie! Jak was denerwują ich stroje, to sobie podpisujcie! Nam nic do tego! Nam się one podobają! Tak, podobają nam się! Ach tak, Patryk, podoba ci się! A więc to koniec między nami! Hurra, to koniec! A więc to tak, chłopaki! Kokoszku, już nie jesteś kokoszkiem! Jesteś oskubanym kogutem! No dziewczyny, co mogę powiedzieć? Nie są nas godni! Co się tutaj dzieje? Koszykarze, chodźcie tu! Spokojnie, nie czuj się tak! Co jest? Potrzebujemy waszych podpisów. Dlaczego? Po prostu potrzebujemy. A my po prostu nie podpiszemy. No to tak, koszykarze, jesteśmy zmęczeni waszymi cheerleaderkami. Chodzą tutaj i popisują się nowymi strojami. A już rozumiem, zazdrościcie. Tak, Jana o tym mówiła. No to tak, koszykarze, jeżeli tego nie podpiszecie, to jutro też przyjdziemy w naszych najlepszych kostiumach. I też się pochwalimy. No to w czym problem? Ubierzcie się. Chłopaki, a wy podpisaliście? Chłopaki, wy też nie podpisujcie. Nie. Krótko mówiąc, dziewczyny, nic nie podpiszemy. Nie bądźcie zazdrosne, to nie fajna cecha. Dobra, dobra, koszykarze, nie musicie podpisywać. Po prostu wasze cheerleaderki mają zły wpływ na naszych chłopaków. Tak, wpatrują się w nie. O, tak. Podoba wam się to? Nie wiem, kto się gapi. Naprawdę się gapicie? Tak, gapią się. Nie, my nie patrzymy. Nie. Daj tam kartkę, Marusia, podpiszę to. Ja też. Widzicie, chłopaki? Jak ci liderki się dowiedzą, to jesteście skończeni! Jak jeszcze raz usłyszę złe słowo od Artema, Artem... Dziewczyny, nie potrzebujemy chłopaków, bo pierwszym znakiem, że wyglądamy fajnie, jest to, że się na nas gapią.